Cześć, wracamy z kolejnymi szpanami i dzbanami, czyli z naszym technologicznym podsumowaniem tygodnia. W tym tygodniu lekka zmiana i co prawda nie opowiadam tak dobrych żartów jak Bartek i nie jestem tak przystojny jak Rafał, no ale sami rozumiecie. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zaczynamy od szpanów, a na pierwszy ogień mocna smartfonowa premiera. Mowa o Huawei P40, czyli tegorocznej edycji flagowca Chińczyków. Jeśli wierzyć informacjom podanym przez producenta, jest to aktualnie najbardziej zaawansowany smartfon na rynku. W trakcie trwającej około godziny prezentacji Richard Yu, czyli szef Huawei, opowiadał o możliwościach nowej serii flagowców w odniesieniu do konkurencji. Jak przystało na serię P, doczekaliśmy się kolejnych usprawnień aparatu. Mowa przede wszystkim o 10-krotnym zoomie optycznym, co przekłada się nawet na 100-krotny zoom cyfrowy w największej wersji smartfona P40+. Inne ciekawostki to funkcja usuwania przypadkowych osób ze zdjęcia za pomocą sztucznej inteligencji, czy prawdopodobnie najlepszy tryb nocny na rynku. Podstawowa wersja P40 kosztuje w Polsce 2999 zł, natomiast za wersję Pro zapłacicie 4299 zł. Pierwsze egzemplarze wysłane zostaną 13 kwietnia, a na model z plusem poczekamy do czerwca. W związku z obecną sytuacją na świecie wiele branż zatrzymało się na chwilę, ale tu i ówdzie słyszymy o ważnych i potrzebnych inicjatywach pomocy w walce z epidemią. W tym tygodniu pomocną dłoń wyciągnęły chociażby takie firmy jak Uber i Freenow. Przewoźnicy będą za darmo świadczyć usługi dla pracowników służby zdrowia. Obie firmy przygotowały odpowiednio dużą liczbę kodów zniżkowych, które przekazano do dyrekcji szpitali i z tego poziomu będą one rozdysponowane między pracowników. Uber oddał 10 tysięcy kodów, natomiast Freenow aż 20 tysięcy. Akcja ma miejsce m.in. w Warszawie, w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi czy w Trójmieście. Ostatnio informowaliśmy Was, że Empik udostępnił swoją usługę premium na 60 dni za darmo. W jej ramach m.in. poczytacie e-booki lub posłuchacie audiobooków, a teraz również możecie nadrobić te wszystkie lektury, których nie chciało Wam się czytać w czasie podstawówki. Empik dodał bowiem do usług setki lektur szkolnych. Ma to związek z tym, że obecnie dostęp do księgarni i placówek jest utrudniony, a zatem uczniowie byli nierzadko zmuszeni do posiłkowania się nielegalnymi źródłami. Co więcej, prócz samych lektur do usługi dodano również opracowania niektórych z nich. Swoją cegiełkę do walki z koronawirusem dorzuca również Apple. I nie chodzi tu już o ograniczenie jakości streamingu w ich usłudze Apple TV+, a o bardziej namacalną pomoc. Apple przekaże nawet 9 milionów maseczek do różnych placówek medycznych na terenie Stanów Zjednoczonych, a warto zwrócić uwagę na fakt, że w USA już potwierdzono większą liczbę zarażonych koronawirusem niż w Chinach. Informacje o darowiźnie firmy przekazał wiceprezydent Mike Pence, który stwierdził, że zarówno on, jak i Donald Trump prowadzili już na ten temat rozmowy z Timem Cookiem. Był czas na szpany, a teraz kolej na dzbany tego tygodnia. Jednym z ciekawszych było rzekome wykradzenie poufnych danych dotyczących technologii AMD i żądanie za nie aż 100 milionów dolarów okupu. W wykradzionych informacjach znalazły się też te dotyczące technologii użytych w nadchodzącym Xboxie nowej generacji. Do incydentu miało dojść już w grudniu 2019 roku. Włamano się do komputera, na którym przechowywano poufne dane dotyczące architektury Navi 10, 21 oraz Arden. Ta ostatnia ma zresztą trafić do konsoli Xbox Series X, czyli nowej generacji urządzenia Microsoftu. O sprawie zrobiło się głośno, kiedy kilka dni temu jeden z użytkowników GitHuba opublikował zestaw wykradzionych materiałów. AMD podjęło działania mające na celu zdjęcie informacji z platformy i wydało w końcu oficjalne oświadczenie. Nie wiadomo jednak, czy firma zamierza płacić okup, ale wiemy, że współpracuje już z odpowiednimi organami ścigania. Prywatność w czasach pandemii koronawirusa jest równie ważna, co nasze zdrowie. Wpłynęła ona też na pracę Sejmu, który przy okazji kolejnego posiedzenia miał w dużej części operować zdalnie. Kancelaria Sejmu nie do końca była jednak do tego technologicznie przygotowana. W trakcie zaplanowanego na 27 marca posiedzenia Sejmu na sali mieli znajdować się tylko i wyłącznie reprezentanci poszczególnych klubów, a posłowie mieli brać udział w głosowaniach w sposób zdalny, korzystając ze specjalnej aplikacji. Wygląda jednak na to, że Kancelaria Sejmu nie do końca była przygotowana na takie rozwiązanie, bo jak poinformował na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, mimo że nie jest on posłem, otrzymał SMS-em hasło oraz login do aplikacji mającej umożliwić głosowanie. Co więcej, dane logowania należały do Michała Urbaniaka. Samą aplikację można zaś było pobrać z App Store, a hasła nie były szyfrowane. Coś tu ewidentnie nie zagrało. Przeróżne platformy streamingowe nadal ograniczają jakość treści ze względu na duże przeciążenie sieci. Niedawno na prośbę zareagował Netflix, a teraz do akcji przyłączył się też YouTube.
YouTube w odróżnieniu od Netflixa jest usługą darmową, a zatem dociera do znacznie szerszego grona odbiorców. Na początku platforma zdecydowała się ograniczyć jakość wideo do 480p jedynie w Europie. Teraz zmiana ma miejsce już na całym świecie. Ograniczenie potrwa miesiąc z możliwością przedłużenia i ma ono miejsce w szczególnie oblężonych przez internautów godzinach. Jeśli więc zauważycie istotny spadek jakości oglądanych materiałów, to może okazać się on całkowicie zamierzony. W okresie kwarantanny siedzimy w domach, a zatem czytamy, oglądamy i oczywiście gramy w gry, najlepiej te sieciowe. Co ciekawe, jedna z polskich uczelni znacznie ograniczyła prędkość sieci w akademikach właśnie ze względu na to, że ich mieszkańcy korzystają z niej głównie do rozrywki. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie wystosowała oświadczenie, w którym władze uczelni wyjaśniają, że muszą ograniczyć pasmo dla ruchu sieciowego ze względu na to, że zasoby są wykorzystywane przede wszystkim do rozrywki. WAT podała, że według jej analiz za około 54% całego ruchu w sieci odpowiadają platformy gamingowe, a za 26% YouTube. Warto zaznaczyć, że jeden z akademików uczelni pozostaje pod ścisłą kwarantanną ze względu na wykrycie koronawirusa u jednego z mieszkańców. I to by było na tyle. Wszyscy czekamy, aż sytuacja się uspokoi, choć niewiele wskazuje na to, że nastąpi to w najbliższych dniach. Trzymajcie się zatem w zdrowiu i do usłyszenia za tydzień.